Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś będzie o pisowskim zerze, o Krzysztofie Stanowskim i nie tylko, bo będzie też trochę o innych pracownikach mediów, którzy wyłożyli się na orlenowskim dywaniku. Więc po kolei. Jak Państwo wiecie, od wielu miesięcy podkreślamy, że najpierw na kanale sportowym, a teraz w kanale Zero. Krzysztof Stanowski nie jest obiektywnym i uczciwym dziennikarzem, na którego pozuje, ale człowiekiem bardzo mocno uwikłanym we współpracę z e, PiSem. Ta współpraca była wymiernie doceniana współpracą z TVP, która promowała Krzysztofa Stanowskiego i kanał sportowy na swojej antenie. Jeszcze płaciła za to. Oprócz tego pozyskiwała reklamy dla kanału sportowego jako telewizja publiczna. Oprócz tego spółki Skarbu Państwa, właśnie Orlen. Wpłacały pieniądze na różne przedsięwzięcia e, reklamowe kanału sportowego Stanowskiego. E, trudno odpowiedzieć na to pytanie dokładnie, jak duże to były pieniądze. Wiadomo, że w grę wchodziły miliony złotych, ponieważ Stanowski nie odpowiada. OLEN oczywiście też nie odpowiada na to pytanie, zasłaniając się tajemnicą handlową e, współpracy. Wiadomo, że w ciągu ostatnich czterech lat. Stanowski był tam 9 razy, nie prowadząc żadnych specjalnych wywiadów. Z ciekawostek, oprócz tego 25 razy w Orlenie bywał Krzysztof Berenda i Marek Balawajder, szef dziennikarz i szef Rmffm. Jest to tyle ważne, że jakiś czas temu. Już po wyborach 30 października 2023 roku, radio muzyka Orlen taki był tytuł artykułu Okopres o związkach radio muzyka RMFFM z Orlenem. Okazywało się, że Orlen po prostu bardzo hojnie. Traktował radio z w zamian za to RMFFM bardzo łagodnie i potraktowało traktowało wszelkie potknięcia orlenowskie, no takie jak choćby ta słynna, o ile to można nazwać potknięciem, wyprzedaż lotosu, jak kłopoty związane z zaniżaniem cen z powodów wyborczych w związku z wyborami, to jest też tutaj uzasadnienie tychże transferów. Ja polecam nasze materiały wcześniejsze, gdzie informowaliśmy o tym, że żona pana Balawajdera, Magdalena Balawajder została dyrektorem w spółce zależnej od Orlenu w Unii Petrolu. Wracając do Stanowskiego, to co ujawnił dziś Orlen, pokazując, no na przykład tam jeszcze było z ciekawszych rzeczy Krzy... Piotr Nisztor to był człowiek, który widział się, miał w siedzibie Orlenu aż 72 wizyty. Też jest to zadziwiająca liczba. O Nisztorze Państwa informowaliśmy wielokrotnie. O tym, że pracowała tam jego, pracuje tam jego żona Aleksandra Douhan Nisztor. Również ta praca jej tam jest kompletnie nietransparentna. Nigdy nam ani ona, ani Orlen nie chciały odpowiedzieć, w jakim trybie została zatrudniona, czy było jakiekolwiek ogłoszenie o pracę, na jakim stanowisku dokładnie pracuje. Krótko mówiąc, bardzo taka przysłowiowa młodzieżowa morda w kubeł i odejście od odmowa udzielenia jakichkolwiek informacji. Mało tego Piotr Nisztor chodził i nawet po prokuraturach twierdził, że ja Tomek Szwejgierd, go prześladujemy bo podnosimy fakt iż za to co robi, za te propagandowe teksty, które lansuje, za Atakowanie opozycji dostaje wynagrodzenie w postaci świetnego uplasowania rodziny w Skarbu Państwa. Chodziło też nie tylko o żonę, ale o ojca Zdzisława Nisztora, też pracującego w grupie Orlen pod Obajtkiem. Szanowni Państwo, Krzysztof Stanowski, 9 wizyt to się może wydać niespecjalnie dużo, natomiast jednak na 4 lata, ale zwróćmy uwagę, tu mowa jest o dziennikarzu, który nie robił żadnego wywiadu z prezesem Obajtkiem. Były to rozmowy biznesowe. Portal Onet, który ujawnił te sprawy, Przypomniał, że grupa Weszło współpracowała z Orlenem przy tworzeniu serwisu kierunek tokio.pl poświęconego przygotowaniem polskich sportowców do letnich Igrzysk Olimpijskich w Japonii. To jest też bardzo ciekawa historia, no bo też byśmy chcieli się dowiedzieć, ile za tego typu usługę, za tego typu współpracę zainkasowały spółka pana Krzysztofa Stanskiego. Ja może przypomnę, Krzysztof Stanowski do spółki z Robertem Mazurkiem prowadzili propagandę wysokich lotów. Propaganda wysokich lotów polega na tym, że no nie wali się człowieka prymitywnym przekazem, jakim robi to robiła to TVP Jacka kurskiego, Mateusza Matyszkowicza, Michała Adamczyka, tylko po prostu rozwadnia się, ociepla się wizerunek władzy, pokazuje się afery opozycji. Kiedy była wielka afera z Willo Plus, czyli z tym, że Czarnek rozdaje willę, to Stanowski z Mazurkiem omawiali rzekome nieprawidłowości związane z nieruchomościami, jakich miał się dopuszczać prezydent Wrocławia. Chodziło o tworzenie przeciwwagi i zamętu informacyjnego. W ten sposób odbiorcy Stanowskiego i Mazurka na przykład kojarzyli sobie, że ta afera to wcale nie jest afera Czarnka, to może być afera opozycji. Szum medialny. Próby zestawiania, sklejania, wzmacniania propagandy pisowskiej. Skoro propaganda Pisowska serwowała nam danie Tusk, polityk niemiecki. To co robi Marobert Mazurek z Krzysztofem Stanowskim? Otóż w gwiazdkowym prezencie, prezentach dla polityków, wręczają Donaldowi Tuskowi, no tak metaforycznie, koszulkę jego ulubionej reprezentacji reprezentacji Niemiec. To są te historie, za które brał Stanowski gigantyczne pieniądze od władzy PiS. Kiedy dziś jest promowany kanał Zero, kiedy się mówi o kandydaturze na prezydenta, on mówi o swojej kandydaturze na prezydenta i mówi to, że to nie chce, on nie chce wygrać tych wyborów, on chce zrobić eksperyment medialny, pokazać jak wygląda kampania, zrobić jedno wielkie show, to ja zwracam uwagę, że to jest oczywiście świetna promocja kanału, to jest sposób pokazania. Tak, taki jest cel polityki, ale jednocześnie jest to bardzo korzystne dla PiSu zagranie, ponieważ Stanowski będzie celował w elektorat, który odsunął PiS od władzy. Obecnie z sondaży, które się pojawiają, wynika, że jest trzech kandydatów z bardzo zbliżonym poparciem, około 27%. To jest Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Mateusz Marawiecki, tylko że Rafał Trzaskowski najprawdopodobniej zostanie poparty przez Lewicę, a Szymon Hołownia najprawdopodobniej dostanie tam właśnie te 4-5 punktów procentowych poparcia od Władysława Kosiniaka-Kamysza. Człowiekiem, który może się nie znaleźć, będzie kandydat PiSu. Czy to będzie Mateusz Marawiecki, czy to będzie jakiś inny człowiek, z takim poparciem i to topniejącym, bo w na najnowszych sondażach PiS zaczyna mieć poparcie nie 27%, ale 24%, dlatego, że pojawiają się afery pisowskie i co jest najważniejsze, zostały wyłączone szczujnie pisowskie. Zostały na razie wyłączone szczujnie pod tytułem wiadomości, znaczy wiadomości to była tylko jedna z tych ministrów, TVP po prostu ogólnie, zostało wyłączone Polskie Radio i została wyłączona Polska Agencja Prasowa. W tym tygodniu zostanie wyłączona grupa Orlen Press, czyli tygodniki regionalne, które do tej pory wspierały PiS. Oprócz tego, w lutym właśnie zostanie zakręcony kurek z forsą, który płynął do stacji typu Telewizja Republika, do... W firm medialnych związanych z pisem, takich jak Gazeta Polska, Tomasza Sakiewicza, media związane z tym redaktorem, tak jak Tygodnik do Rzeczy, tak jak Tygodnik wprost i uwaga, no oczywiście Tygodnik Sieci. Tu mówimy o milionach złotych. Na przykład tutaj też był w tym artykule Onetu, bo to Onet, jak powtarzam, dotarł do tych wejść. Pojawiła się też informacja, że 15 razy Orlen odwiedzali Jacek i Michał Karnowcy, 14 razy Tomasz Sakiewicz, no właśnie jako gazeta polska, gazeta polska codziennie, TV, TV Republika. No i na przykład według informacji wirtualnych mediów, tylko w 2021 roku koncern paliwowy Orlen wykupił w sieciach reklamę o wartości 7 milionów 400 tysięcy złotych, w gazecie polskiej wydał 4 miliony. Ale uwaga, Lotos i PGNiG, które przyjął też, dorzuciły kolejne 2,5 miliona, 6,5 miliona złotych. To są po trzy razy, czyli stosunkowo niedużo. dużo. był w Orlenie Magdalena Ogórek i Sławomir Boski z firmy medialnej platformy Salon24. Salon24 to było też propisowskie medium. Tego typu portale muszą posiadać silnych partnerów reklamowych i inaczej nie są w stanie utrzymać bardzo mocnego zaciągu za, za dziennikarzy. Ja wiem, co mówię, ponieważ jestem redaktorem naczelnym portalu Wieści24, który ma relatywnie duże zasięgi i wiem, jakie są przychody reklamowe z rynku i wiem, jak na, na, na opłacenie ilu dziennikarzy to Wystarcza. To wszystko jest bardzo konkurencyjny rynek. W kontekście tych zestawień, no oczywiście nas najbardziej interesuje Krzysztof Stanowski z tego tytułu, że o tym, że Nisztor jest opłacanym propagandistą PiS, wiedzą wszyscy, nikt tego nie kwestionuje. Sakiewicz podobnie, bracia karnoscy podobnie, a Stanowski cały czas odmawia. W zasadzie się nawet nie ustosunkowuje. Wymienił ze mną jakieś dwa zdania, opowiedział, że mi odpowiedział na pytania, które miałem. Natomiast ja mu pokazałem, że mu wysłałem w sierpniu 2021 roku po raz pierwszy pytania dotyczące współpracy ze spółkami Skarbu Państwa. No i oczywiście nie odpowiedział. Nie odpowiedział dlatego, że ten mechanizm oddziaływania poprzez pr prywatne media na. Rzeczywistość. Przez PiS był robiony na ogromną skalę. W 2021 roku pojawiły się dane dotyczące przychodów reklamowych Polsat, i to była historia, w której Polsat miał, to były dane za trzy kwartały. Pełnych danych nie było, Polsat miał ponad 200 milionów złotych przychodów od spółek Skarbu Państwa, a w tym czasie konkurencyjnie TVN praktycznie zero, tam jakieś coś tam drobnego się tam trafiło, więc taka była porówna porównanie, że w skali roku, jak łatwo wyliczyć, to musiało być około 280 milionów dla Polsatu i praktycznie zero dla konkurencji. Czyli telewizja zarabiała 280 milionów złotych tyle dostawał Zygmunt solorz Żak za to, że TVP, że, TV, że, że Polsat przezywany wówczas zabawnie polszmatem, po prostu nie recenzował tej władzy pisowskiej, jak to robić powinien. Kanał sportowy miał gigantyczne zasięgi. Ale on te gigantyczne zasięgi miał, dlatego, że na starcie kanału sportowego została podpisana znaczy istniała już podpisana umowa z, z ze Stanowskim, który zaczął być promowany od listopada 2018 roku przez TVP. W momencie, w którym masz zaplecze promocyjne w postaci telewizji publicznej, jej zasięgów. Znacznie łatwiej ci osiągnąć sukces w internecie, później następowała wypłata. Wielokrotnie tutaj omawiałem konkretne akcje, i zawsze warto je przypominać, w których brał udział Stanowski. To było ocieplany wizerunku Kaczyńskiego po wpadce pod tytułem, że Kaczyński powiedział o kobietach, że dają w szyję. Krzysztof Stanowski dał taką egzegezę, czyli taki sposób, jak należy rozumieć tego typu krok, że Kaczyński to po prostu taki sympatyczny facet, któremu strasznie zależy na zdrowiu polskich kobiet i na tym, żeby Polki rodziły dzieci, i dlatego po prostu zagrał im tak na nerwach. Bo teraz jak one biorą i piją, to przyznają mu rację, a jak nie piją, to Kaczyński wygrał, i dzięki temu po prostu w Polsce się żyje lepiej. Tutaj powiem tego typu infantylna narracja no, trafiła nie tylko mnie, ale też wielu ludzi, którzy to zobaczyli, bo to jest taki ewidentny, ocieplający myk. Oni również w 2021 roku, oni mówią, bo on robił tą propagandę, robił w duecie z Robertem Mazurkiem. Oni mieli taką misję na przykład, aby przekonać tych najbardziej właśnie zdenerwowanych, tych, z którymi, które ich oglądają, że to nieprawda, iż PiS szykuje pol-exit. Oczywiście, że szykował pol-exit, dlatego, że nie dało się wprowadzić i nie daje się w Polsce wprowadzić dyktatury, dopóki Polska jest w Unii Europejskiej. Ta dyktatura siłą rzeczy Musi być zrobiona, dopięta, domknięta na, dopiero po wyjściu. Oczywiście silny autorytaryzm jest możliwy, czego dał dowód Wiktor Orban, natomiast Orban robił to mądrzej i miał mniejszy kraj do opanowania na, tutaj na usprawiedliwienie Jarosława Kaczyńskiego. Więc co robił Mazurek? Z Stanowskim wyśmiewali Donalda Tuska, który mówił o tym, że trzeba zatrzymać pol exit. Tymczasem w tamtym czasie ruszała kampania na początku 2022 roku, która obwiniała Unię Europejską o to, że. 3, ponad 60% kosztów energii elektrycznej rosnącej to są wymagania unijne. A to nieprawda, bo to było około 20-23 maksymalnie procent. Tego typu kampanii miały na celu zmianę powolną postrzegania przez Polaków Unii Europejskiej, ponieważ w momencie, w którym o tym mówiliśmy, prawie 90% Polaków było zadowolonych z pobytu w Unii Europejskiej i nawet antyunijne partie, takie jak Konfederacja na e, potrzeby kampanii wyborczej łagodziły tą retorykę, mówiąc o tym, że trzeba po prostu bronić swoich interesów, ale bezapelacyjnie trzeba po, pozostać w Unii Europejskiej. Czyli po prostu okłamywanie wyborców co do własnych, własnych poglądów, właściwych intencji i branie za to ciężkiej pieniędzy. Stanowski wielokrotnie też protestował, brał stronę Orlenu, kiedy były protesty na stacjach benzynowych, on się odzywał i to też była takie niesmaczne, kiedy on wyśmiewał Protesty pod. To był rok. To było ponad. prawie, prawie dwa lata temu. To był protest z czerwca 2022 roku, kiedy Polacy po prostu byli niezadowoleni z tego, że PKN-Orlen pod pretekstem wojny na Ukrainie. Winduje ceny paliw, a Stanowski rozpoczął od ataku, skąd się takie tumany biorą. Bo to była akcja wymierzona w cenę 8 zł za litr, w sytuacji, w której nic nie usprawiedliwiało takich podwyżek. I Akcja ja tutaj przeczytam. Trzeba być naprawdę skończonym debilem, aby blokować stacje benzynowe, utrudniać ludziom poruszanie się, pracę w ramach protestu. Jeszcze zablokujcie dostęp do sklepu, bo wam cena czereś nie, nie pasuje. Ja, PRD. Skąd się takie tumany biorą? Napisał. A, no więc. Y to jest taki przykład tego, w jaki sposób Stanowski spłacał swoje zobowiązania wobec komercyjnej firmy. Ktoś powie, że okej, okay, to jest jego sprawa. I tak i nie, dlatego, że cały czas, pod, powiedzmy to wprost, gdyby, wiecie Państwo, jest tak z lokowaniem produktu, jest tak, że Stanowski jak lokuje produkty, czyli robi kryptoreklamę, Czegoś w swoich filmach, to informuje, że to zawiera lokowanie produktu. Ja bym oczekiwał, że jak ktoś lokuje produkt o, na, o partii politycznej, bierze misję, to też powinien o tym informować. Tu mamy po prostu do czynienia z nieformalnym kontraktem. Ja liczę na to, tak jak teraz wyszła Viaonet, wyszła ta księga Wejść i Wejść do, do, do Orlenu, do Obajtka. To ja liczę, że pojawi się również lista podmiotów, która brała pieniądze od Orlenu, ale też podobnie od innych spółek: od KGHM-u, od Totalizatora Sportowego, od PKOBP, od Lotosu, od PetroBaltiku, od każdej ze spółek Skarbu Państwa, od PGNIGE. Bo to jest, to nam pozwoli. Inaczej spojrzeć. Najtrudniejsze będzie wyśledzenie osób z rodzin bądź też osób rekomendowanych do pracy jako forma ekwiwalentu, wynagrodzenia. Tego, drodzy państwo, to będzie zrobić najtrudniej. Nie każde nazwisko jest tak rzucające się w oczy jak Balawider. Ta pani dyrektor Balawider w spółce Orlando, ona się po prostu rzucała w oczy przy innych nazwiskach, przy różnych nazwiskach, potwierdzenie tego jest dużo, trudniej, dużo, dużo trudniejsze. Ale warto to zrobić, bo Polacy zasługują, naprawdę, szanowni Państwo. Pisowskie zero, drodzy Państwo. Na razie 9 wejść i wyjść. Rozmowy z Obajtkiem, na pewno nie dziennikarskie, bo Wywiadów z tego nie było, drodzy Państwo, ale była współpraca reklamowa i współpraca no właśnie za co. I tego będziemy chcieli się dowiedzieć, a ja pozwalam sobie polecić historię bez cenzury. Tu mamy koniec mitu Kościuszki, to jest temat okładkowy napisany przeze mnie o tym, że słynny naczelnik powstania... Krótko mówiąc, wbił, no to jakby to powiedzieć, ja, wziął śmiertelnie chorego człowieka i puścił go w bieg maratoński, no i tenże śmiertelny człowiek, chory człowiek po prostu wykitował. Kadłubowa Polska została tym powstaniem zlikwidowana. Czy by Polska ocalała, czy Rzeczpospolita by ocalała, gdyby nie powstanie? Tego nie wiemy. Na pewno miałaby większe szanse niż dawanie pretekstu do kolejnego rozbioru. Historia bez cenzury w dobrych, kioskach, w dobrych empikach. Tutaj jeszcze polecam gejowski militaryzm Prus. O Frederyku Wielkim, twórcy y, słynnych junkrów pruskich, potęgi Prus. A jak się okazuje, też mężczyzna, który nienawidził kobiet. W ścisłości bardzo ciekawy człowiek. Nie lubił też języka niemieckiego. Mówi, że to język, którym się można wydawać polecenia psom. Preferował francuski. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. A Państwu mówię do zobaczenia.